Halo, halo. Czy jesteście tam? Słuchajcie, dzisiejszy live będzie trochę inny, dlatego że jestem sama. Ewa jest przeziębiona, więc będę musiała sobie poradzić tutaj sama, a Ewa jest najlepszą moderatorką, jaką znam, więc będzie mi jej brakowało. Ewa, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Jeśli jesteście, to napiszcie. Ja będę musiała sobie dzisiaj pomagać, ponieważ temat, który mamy dzisiaj, jest bardzo istotny dla wielu z Was, bo bardzo wiele osób pyta o kurs radykalnego wybaczania, o kurs certyfikowanego trenera. I ja przygotowałam się na dzisiejsze spotkanie bardzo tak dogłębnie. Mam tutaj listy pytań i odpowiedzi, które chcę Wam dzisiaj przekazać. Mam też dla Was pewną propozycję. Bądźcie z nami, pytajcie. Ja trochę mam kłopot z takim teraz patrzeniem na wasze komentarze i najpierw wolałabym jednak zacząć o samym kursie, a potem zobaczę, co do mnie piszecie. Jest też z nami pracownica Instytutu, Zuzia, więc Zuzia będzie do was odpisywała, czy też trochę pomagała mi moderować, bo ja was nie widzę ani nie słyszę. Zastanawiam się, od czego zacząć to nasze dzisiejsze spotkanie, ale zacznę od mojej historii. A historia, ja tutaj będę sprawdzała, czy wszystko w porządku. Ja też, jak widzicie, jestem w dosyć innych okolicznościach przyrody. Jestem w warunkach polowych dzisiaj, bo jestem w górach. Mam nadzieję, że internet nie zawiedzie. Nie mam też światła profesjonalnego, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Patrzę tutaj sobie jeszcze, gdzie ja mam włączyć, żeby widzieć wasze komentarze. No widzicie, teraz to w ogóle już mi się wszystko wyłączyło. Sekundę, poczekajcie. Dobrze, ja po prostu będę mówiła, pomagała sobie tutaj kartkami. Jest trudniej bez Ewy. Ewa, wracaj do zdrowia, bo jak widzisz, jest trudniej. Okej. Jakie ja mam dla was dzisiaj przygotowane informacje? Po pierwsze chciałam wam powiedzieć, o widzę was, dam radę, no dziękuję, coś sobie kliknęłam i po prostu widzę, co piszecie. Witajcie. Od razu mi raźnie, jak widzę, że tam jesteście i komentujecie, bo widzę, że jest kontakt. Czy u mnie jest upał, pytasz Asia. Dzisiaj był przepiękny dzień, słuchajcie, naprawdę cudowny, było 30 stopni. Nad Wisłą było bardzo dużo ludzi, więc takie lato, bardzo przyjemna pogoda. Także u nas się to lato cudownie zaczęło. Nie wiem, czy jesteście na wakacjach, czy nie. Ja no niby jestem, ale jednak jestem dzisiaj z wami. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, do 10 lipca jest nasza promocja, w której możecie zaoszczędzić 500 zł i zapłacić mniej za kurs. I ta okazja się kończy 10 lipca, dlatego nie mogłam przekładać tego live'a. Ale też dlatego, że wiele osób się chce zdecydować na kurs i zadawało pytania w mailach, na ostatnim warsztacie wprowadzającym do radykalnego wybaczania, więc postanowiłam, że ten live się odbędzie teraz, żebyście mieli jeszcze czas i okazję podjąć decyzję, czy chcecie do nas dołączyć. I od razu odpowiadam na jedno pytanie. Tak, grupa się już zebrała, jest jeszcze parę miejsc, tych miejsc nie może być za dużo, ponieważ wy musicie tak pracować, żebym ja to mogła nadzorować i też chodzi o to, żebyście nawiązali ze sobą jak najfajniejsze interakcje, więc liczba ta górna jest ograniczona, liczba minimalna już została przekroczona, powiem wam, w marcu już, także grupa jest zebrana, jeśli ktoś chce dołączyć, to zapraszam. Ewa, no widzicie, Ewa nas pozdrawia, jest, żyje. Ewa, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i nie rób mi tego więcej, tak powiem. O, Kasia, widzę, Kasia już jest zapisana na kurs, będzie z nami, dzisiaj się pewnie więcej dowie, będzie też z nami pewnie Kinga, która też jest zapisana i też dzisiaj rano rozmawiałyśmy, powiedziała, że będzie. Dobrze, posłuchajcie, żeby było tak,
że ja Wam odpowiadam na wszystkie pytania. Po pierwsze, moja historia. Słuchajcie, ja robiłam kurs trenerski dwa razy. Pierwszy raz wtedy, kiedy w ogóle odkryłam metodę. Pierwszy raz, kiedy miałam taki no, bardzo duży kryzys w mojej relacji. I ponieważ chciałam zrozumieć, ja to Wam już opowiadałam, ale przypomnę, chciałam zrozumieć, co się dzieje, to zaczęłam szukać różnych informacji i trafiłam na książkę Radykalne Wybaczenie w Empiku. I tak się zachwyciłam tą metodą. Ja tą książkę połknęłam w jedną noc i postanowiłam zrobić arkusz, który był, jest w książce, to jest jeszcze stary arkusz i nie ma nowego arkusza w książce. I mam wrażenie, że to zmieniło moje życie, dlatego że ja po prostu radykalnym wybaczaniem żyję. To jest moja filozofia życia, co oczywiście nie oznacza, że ja nie przeżywam swoich dramatów. Tak, przeżywam, tylko ja je przeżywam już inaczej, to znaczy pozwalam sobie czuć to, co się dzieje, pozwalam sobie odkryć, o co chodzi, gdzie te uczucia są w moim ciele, potem pozwalam sobie zmienić perspektywę, bo mam narzędzia do tego i tego właśnie uczy kurs radykalnego wybaczania i po prostu szybciej się zbieram i widzę, jak to działa na sekcjach, na kursie, te narzędzia właśnie to umożliwiają. I to był ten, w momencie, kiedy odkryłam książkę i arkusz w książce, zaczęłam szukać informacji w internecie, to było naście lat temu i znalazłam informację, że taki kurs organizuje Instytut Metody Tippinga, wtedy prowadzony przez pierwszego dyrektora Instytutu Ireneusza Rudnickiego. Ja wtedy byłam w ciąży i takie były różne opinie, czy w ciąży to się powinno pójść tak przeżywać, czy nie, a ja sobie pomyślałam, a może to moje dziecko od razu też coś wchłonie z tego wszystkiego. Oczywiście zadbałam tam o siebie i też cała grupa o mnie zadbała. Przeszłam kurs, byłam rozkochana w tej metodzie, a Irek zaproponował mi współprowadzenie instytutu, co było dla mnie wielką radością, chociaż wtedy już prowadziłam, znaczy prowadziłam cały czas inny biznes, który był bardzo czasochłonny, więc ja się w tym instytucie pojawiałam tylko na kursach jako współprowadząca. Od kilku lat ja sama prowadzę instytut i powtórzyłam kurs trenerski u samego Colina Tippinga, czyli u twórcy metody Radykalne Wybaczanie. I postanowiłam sobie na tym kursie, że kurs, który ja tutaj zrobię, przygotuję, doszlifuję jeszcze w instytucie, będzie po prostu kursem, który zmieni ludziom życie, który nikogo nie zostawi obojętnym. Spojrzę tutaj, czy coś do mnie piszecie. Cześć, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście. I ten kurs, słuchajcie, który prowadzimy w instytucie od paru lat, jest kursem zupełnie już innym niż ten, który ja robiłam. Znaczy zupełnie innym to nie, bo jednak uczymy tego samego. Ale ponieważ ja sama jestem bardzo z biznesu ustrukturalniona, ten kurs daje bardzo ustrukturyzowaną wiedzę, bardzo dużo pracy własnej, bardzo głębokie wchodzenie w swoje tematy, w fantastycznej atmosferze. Wszystkie te kursy, które były i ostatni ten online'owy, marcowy, uczestnicy dają z siebie tak dużo zaufania, otwartości, że po prostu dzieją się magiczne rzeczy na tym kursie. No i teraz pytanie takie jest, kogo powinien zainteresować kurs certyfikowanego trenera radykalnego wybaczenia? Tych grup ludzi jest kilka. Po pierwsze, to może być dla kogoś, jeśli jesteś osobą, która jest na jakimś zakręcie życiowym, wie, że ma jakieś rzeczy, które ciągną w dół, odbierają radość życia, energię, coś z dzieciństwa, coś się teraz dzieje w relacji, w pracy, pewne rzeczy się powtarzają i chcesz to zrobić tylko dla siebie, żeby przetransformować te rzeczy, żeby je puścić, żeby pójść dalej, i żeby nauczyć się już narzędzi, bo będziesz z nich korzystać do końca życia, to ten kurs jest dla ciebie. Jeżeli już pracujesz w jakiś sposób z ludźmi, jakąś inną metodą, ja na przykład oprócz radykalnego wybaczenia jeszcze przecież mam markę Love Fitting, której zajmuję się czymś innym, stylami przywiązania i korzystam z metody Byron Katie, ale narzędzia radykalnego wybaczenia cudownie mi moją pracę uzupełniają. Jeżeli ja widzę, że klient, z którym pracuję, jest otwarty na rozwój osobisty, na duchowość, to wchodzimy z radykalnym wybaczaniem, tylko że on zawsze wie, że to jest radykalne wybaczanie. Także zawsze mamy, słuchajcie, paru psychoterapeutów. Właściwie na palcach naprawdę mogę
jednej ręki policzyć, czy były takie kursy, gdzie nie było żadnego psychoterapeuty. Z reguły są osoby, które albo już są coachami i pracują z ludźmi. Na przykład ostatnio była Sylwia, która z kryzysem pracuje. Pozdrawiam cię, Sylwia, jeśli tutaj jesteś albo będziesz. I te narzędzia radykalnego wybaczenia, zresztą Sylwia właśnie ukończyła teraz kurs ostatni, ten online'owy, i w swojej opinii o kursie napisała, że już teraz sobie nie wyobraża swojej pracy w kryzysie z innymi bez narzędzi radykalnego wybaczenia. Ale tak jak powtarzam, nie musisz wcale pracować z ludźmi, możesz to zrobić dla siebie. I jest jeszcze jedna taka grupa ludzi, słuchajcie, na początku pandemii, pewnie tak jak wszyscy, próbowałam zrozumieć, co się dzieje i oglądałam różnego rodzaju wypowiedzi, nie wiem, astrologów, naukowców i tak dalej, i tak dalej. I nie zapomnę takiego live'a, bo to był live, albo wypowiedź na YouTubie Piotra Kibaszewskiego, mojego serdecznego kolegi, który mówił o tym, że on, Piotr jest astrologiem, i Piotr mówił o tym, że ten czas będzie trwał, że te rzeczy będą, to są długoterminowe rzeczy, które się dzieją, ta zmiana stylu życia i tak dalej, ale powiedział, że nadchodzi mała era wodnika i że będą bardzo potrzebne osoby, które pracują z innymi, które są psychoterapeutami, coachami, ludźmi, którzy zajmują się metodami rozwoju osobistego i duchowego, i że takich ludzi będzie bardzo świat potrzebował. Ja wiem, że dla bardzo wielu osób, które skończyły kurs trenerski, ten kurs i te narzędzia dały nowy zawód w pewnym sensie, dlatego że bardzo wiele z tych osób ma normalne prace, ale jednocześnie umawia się na sesję, pracuje z ludźmi i fantastycznie to uzupełnia ich portfel też. Także słuchajcie, to jest też zawód. Tym można po prostu pracować, zarabiać. A żeby było jeszcze bardziej przyjemnie, to Instytut wspiera swoich trenerów. Jak wiecie pewnie, na stronie internetowej naszej metodatypinga.pl jest baza trenerów i ludzie szukający kogoś ze swojej okolicy. Teraz to co prawda ma mniejsze znaczenie, bo prawie wszyscy pracujemy online, ale w danym mieście można sprawdzić, czy jest trener, certyfikowany trener radykalnego wybaczenia, to może się stać waszym nowym zawodem. Także możecie to zrobić dla siebie, ale też z myślą o swojej przyszłości. Ostatnio było tak, że było tak wiele osób, które chciały skorzystać z praktykujących trenerów, bo zaraz wam będę o tym opowiadała, ale jest okres praktykancki, kiedy trzeba popracować z paroma osobami i potem zdać z tego relację całej grupie i mnie. I osoby te dostały do praktyki za darmo, w ramach praktyki, osoby do współpracy. I wiem, że wiele z moich trenerek w tej chwili pracuje dalej z tymi klientami. Klienci zostali, co więcej, przyprowadzają nowych, już płatnych. Więc po prostu jest to transformacja, ale to też jest sposób na życie i zawód, nowy zawód. Czy radykalnym wybaczeniem można pracować z przekonaniami? Absolutnie tak. Tam na kursie bardzo dużo mówimy o pracy z przekonaniami, o pracy z podświadomością, o projekcji, o cieniu. Mówimy o tym, czym jest wirówka radykalnego wybaczenia. Ja o tym za chwilę będę jeszcze mówiła dużo bardziej szczegółowo. Także reasumując, możesz to zrobić tylko dla siebie, w ogóle nie myśląc o tym jako o pracy z innymi, ponieważ przejdziesz olbrzymią transformację i nabędziesz umiejętności korzystania z tych narzędzi w swoim życiu, możesz uzupełnić tym to, co w tej chwili robisz, a możesz też potraktować to jako być może zmianę sposobu życia. Ja tak zrobiłam. Ja przecież, okej, byłam w instytucie, ale pracowałam z doskoku w wolnej chwili, bardziej traktowałam to od serca jako hobby, a parę lat temu postanowiłam zostawić zupełnie świat marketingu i reklamy i zajmuję się teraz tym, jest to moja praca i szczerze już sobie nie wyobrażam, że miałoby być inaczej. Drugie pytanie, czym kurs trenera radykalnego wybaczenia różni się od innych?
Na pewno na rynku jest bardzo wiele rzeczy, które są do wyboru i są bardzo atrakcyjne. Ja skończyłam mnóstwo rzeczy, powiem wam. Ja jestem taką osobą, że ja będę prawdopodobnie uczyć się do końca życia. I do końca życia będę próbowała znaleźć rzeczy, które staną się częścią mnie i częścią mojego życia. Ale okazuje się, że niektóre rzeczy, niektóre metody no po prostu jakoś mi odpowiadają. I mimo, że mam tych certyfikatów całe segregatory, to jednak tych metod jest tylko kilka. I pozostałam przy tych, które mnie samej i ludzie, z którymi pracowałam, zmieniały życie. I do nich należy radykalne wybaczanie. I to jest dla mnie wyjątkowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz wyjątkowa jest to w kursie samym, że wy bardzo dużo będziecie robić swoich rzeczy. Jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy pierwszego dnia, jest napisanie listy osób, co do których mamy jakiś żal, pretensje, które, no, które czujemy, że po prostu, którym należy wybaczyć, których trzeba wciągnąć na tą listę wybaczenia. A potem kontynuujemy pracę i zajmujemy się tymi osobami, piszemy na te osoby 3 listy, robimy arkusze, 7 kroków, 13 kroków, robimy wyrówki, tego się bardzo dużo dzieje, to jest olbrzymia praca skondensowana i tym moim zdaniem się ten kurs różni, że on nie tylko wam daje umiejętność na końcu, ale on wam daje, wy jesteście w innym miejscu. Ludzie z reguły, którzy kończą kurs, mówią, że po prostu nowe rzeczy się dzieją w ich życiu. Stare, nie wiem, odchodzą, zmieniają się, są w zupełnie innym miejscu. I kolejne pytanie od was. Jakie będziesz mieć korzyści z kursu trenera radykalnego wybaczania? No po pierwsze, będę powtarzać, nauczysz się narzędzi, przejdziesz swoją transformację. Co to oznacza? Uwolnisz jakieś stare rzeczy, stare lęki, stare złości, nienawiści, pozwolisz odejść pewnym rzeczom, oczyścisz się, będziesz mógł zacząć życie, które będzie po prostu lżejsze. Co więcej, nauczysz się tak żyć, że jak coś się dzieje, to ty wiesz, co masz robić. Robisz albo 4 kroki, które po prostu robisz w każdej chwili dnia, po to tylko, żeby zmienić po prostu perspektywę i spojrzenie na to, co się dzieje, albo siadasz wieczorem i robisz z pełnym zaangażowaniem arkusz radykalnego wybaczania. Więc te korzyści są, tak jak mówię, dwojakie i takie personalne zupełnie, ale też zawodowe, bo możesz stwierdzić, że chcesz to po prostu robić i stać się trenerem na pełny etat. Czy trzeba mieć, to jest częste pytanie, zwłaszcza od osób, które nie pracują w tej chwili z innymi w obszarze rozwoju i nawet na tych ostatnich kursach było takich parę osób, które miały takie obawy, że strasznie się boją pracy z innymi, że może w związku z tym ten kurs jest nie dla nich i tak dalej, ale mamy takie trenerki z ostatniego na przykład kursu, to jest najświeższy, który się skończył, więc jakby najwięcej mam pamięci, jesteśmy najbardziej w kontakcie, które po właśnie kursie odważyły się jednak z ludźmi pracować i zrobić z tego po prostu coś, czym się zajmują. Co trzeba zrobić? Tak naprawdę trzeba przeczytać książkę i mieć bardzo dużą motywację do pracy, pewnego rodzaju nawet determinację, żeby pożegnać się ze swoim starym życiem. I teraz ja mam taką propozycję dla was. Osoby, które są zainteresowane, ja to będę wyświetlała kilkukrotnie, chcę, żeby osoby, które rozważają przyjście na ten najbliższy kurs, bo też będę zaraz o tym mówić, najbliższy kurs rusza już 11 sierpnia, a promocja trwa do 10 lipca. Bardzo proszę, żeby się zapisały tutaj na tym landing page, zostawiły kontakt do siebie. Ja zadzwonię do tych osób, żeby porozmawiać o motywacji przyjścia na kurs, o oczekiwaniach, bo ja też mam pewne oczekiwania od swoich kursantów. Też chcę, żeby ludzie, którzy są trenerami, żeby tych ludzi cechowały pewne rzeczy, żeby ci ludzie mieli pewien rys. Na przykład bardzo trudno jest pracować z ludźmi, którzy przychodzą i mówią, ja się tego chcę nauczyć, ale tylko że dla innych, dlatego że ja mam wszystko przerobione. Szczerze, ja nie znam osoby, która ma wszystko przerobione i te osoby, które tak mówią na kursie, z nimi trzeba
jest dużo pracy nad nimi, żeby one w końcu się otworzyły i zaczęły pracę ze sobą. Tak było na kursie zeszłorocznym. Serdecznie pozdrawiam trenerkę, która dopiero po kursie powiedziała, no teraz dopiero widzę, ile ja mam rzeczy, ale ja po prostu nie chciałam się nimi zająć. To się udało, ona się otworzyła i teraz jest lepszym trenerem dla innych, lepszą trenerką. Bo słuchajcie, trzeba mieć swoją odwagę do pracy ze sobą, żeby pracować z innymi. To nie jest tak, że my jesteśmy jacyś lepsi, jesteśmy dalej. My mamy po prostu pewne umiejętności, pewne rzeczy już pozamykane, ale życie na bieżąco przynosi nam cały czas rzeczy, które nam naciskają jakieś guziki i dobrze jest mieć narzędzia, które nam pomogą nimi się zajmować, ale też pomagać innym. Także zapiszcie sobie, ci, którzy z was myślą o tym, żeby być na kursie, proszę was o zostawienie tutaj namiarów. My oddzwonimy z instytutu i przeprowadzę z tą osobą, z tobą taką rozmowę, gdzie obie się upewnimy, czy oboje się upewnimy, że ten kurs to jest to. Kolejne pytanie, czyli kończąc temat kwalifikacji, kwalifikacją jest przeczytanie książki, pewność, że to jest ta metoda, którą się chce poznać, zgłębić i odwaga przyjścia i pracy ze sobą. Następna rzecz, czy musisz już pracować z ludźmi, żeby być na kursie? Nie, tak jak mówiłam na początku, słuchajcie, ja tutaj te pytania, które mam, to są pytania od was. My po prostu je spisaliśmy w instytucie i odpowiadam na nie teraz po kolei, tak żeby każdy poczuł, że na jego wątpliwość odpowiedzieliśmy. Nie trzeba, można tak stwierdzić po kursie. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy moduł jest bardzo poświęcony pracy z klientem. Więc nawet jeżeli nigdy nie pracowaliście z klientem, to ja będę wam mówiła, jak z klientem należy pracować, na co trzeba uważać, jak się przygotować, gdy klient przychodzi, ile tych sesji powinno być, jak reagować na emocje klienta, jak dawać zadania. Ja pracuję tak, żeby mieć poczucie, że wypuszczam na rynek trenerów, którzy naprawdę są bardzo dobrze przygotowani do pracy z drugim człowiekiem i którzy wiedzą, że nie są terapeutami, nie są psychiatrami, nie są psychologami, nie są uzdrawiaczami, są trenerami, którzy uczą innych narzędzi radykalnego wybaczenia, przy okazji pomagając tym ludziom puścić wszystko to, co im tam ciąży i pozwolić im wieść życie lżejsze, radośniejsze i pełniejsze. Więc nie musicie pracować z innymi klientami, ludźmi, żeby być na kursie. Spojrzę sobie, co tam piszecie. A, gdzie trzeba napisać, że jesteście zainteresowany. Witaj Sylwia, my tu z Sylwią mamy specjalną, gorącą linię mailingową, na mailu. Już to wrzuciłam, ja to będę jeszcze parę razy Sylwia wrzucała, także na pewno sobie zobaczysz, a jeżeli chcesz się już bezpośrednio zapisać, to na stronie metodatypinga.pl w wydarzeniach albo w sklepie ten kurs sierpniowy już wisi. A Ania tutaj, Ania Szybowska jest naszą właśnie trenerką. Kurs zeszłoroczny RW opiera się między innymi na namierzaniu przekonań, tak, na namierzaniu i puszczaniu. To jest, słuchajcie, to jest taka zabawa przy tym wszystkim, kiedyś tak szuka, jak detektyw, szuka, skąd to się wzięło, co to, jak to teraz się objawia w moim życiu, aha, czyli to po to, żebym zajęła się, nie wiem, tatą, mamą, to wiecie, to wszystko, my się zajmujemy poważnymi rzeczami, ale to poszukiwanie źródła pewnych zachowań, a później puszczanie tego, to też jest duża, duża przyjemność, a zwłaszcza jest przyjemność, kiedy moi klienci albo wasi klienci wracają i mówią, słuchaj, no po prostu to jest niesamowite, jak mi się teraz lepiej żyje, jak ta relacja się poprawiła, jak mój szef mi jednak puścił pensję dzisiaj rano. Rozmawiałyśmy o tym z klientką, że po naszej pracy w końcu ruszyły jakieś tam płatnicze rzeczy. To jest też bardzo, bardzo duża frajda po prostu. Kim jest trener? Już trochę o tym powiedziałam. Łatwiej będzie powiedzieć tak, słuchajcie, trener nie jest psychoterapeutą, to nie jest psychoterapia. Każdy trener, którego my wypuszczamy z instytutu, wie o tym, że jeżeli przychodzi
klient z bardzo dużymi problemami, z wielkimi traumami, z uzależnieniami i którymi się nie zajmuje gdzie indziej, bo tak jak mówiłyśmy ostatnio na live przy uzależnieniach, radykalne wybaczenie jest cudownym uzupełnieniem terapii 12 kroków na przykład anonimowych alkoholików, to taką osobę trener ma obowiązek odesłać do specjalisty. Mamy psychoterapeutów, którzy wyszli z naszych kursów i oni oczywiście mają łatwiej. Ale tak generalnie to ja polecam, żeby trenerzy mieli jakichś zaprzyjaźnionych psychoterapeutów, do których mogą w każdej chwili swojego klienta odesłać. To jest, myślę, najbardziej profesjonalne podejście. Więc trener radykalnego wybaczania jest nauczycielem. My mamy ludziom pomóc w ich problemach, w tym, co przychodzą z, nie wiem, z urazami z dzieciństwa, z tym, co się dzieje teraz w małżeństwie, w pracy, problemy z dziećmi, poczucie, że nie ma miłości w życiu, poczucie, że nie ma radości, poczucie ciężaru, poczucie, że się nie zasługuje, że się nie jest kochaną. W tym pomagamy. Ale przy okazji trener uczy narzędzi, więc jakby kiedy klient mówi, że kończy terapię, to powinien umieć sam przejść na przykład arkusz radykalnego wybaczania, ten nowy, który wisi u nas na metodzie typinga.pl. Jak wygląda kurs? I tutaj będę się posiłkowała, żeby Wam wszystko powiedzieć. Więc tak, mamy dwa rodzaje kursów. Ten najbliższy to jest kurs wakacyjny. On powstał, szczerze mówiąc, dla tych, którzy są z zagranicy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jeszcze przed pandemią wszyscy przyjeżdżali na kursy, bardzo dużo osób się zgłaszało, że mają kłopot z przylatywaniem do Polski co 2 tygodnie. Więc wpadliśmy na taki pomysł, że będzie taki kurs, który jest 6 dni pod rząd, jest okres praktykancki, jest odstęp tam mniej więcej miesiąc i jest weekend ewaluacyjny. I taki właśnie jest kurs sierpniowy, czyli 6 dni pod rząd od 11 sierpnia. Widzimy się, będzie to kurs online. Widzimy się codziennie na Zoomie i pracujemy. Jak to działa? Działa to fantastycznie. Powiem Wam, że wiele osób nie lubi pracy online. I ja to rozumiem i szanuję i to jest taka preferencja. Natomiast ilość procesów, ilość rzeczy, które się zadziały na tym kursie ostatnim, może tutaj któraś z dziewczyn, ostatnich trenerek będzie i powie, jak było, to w ogóle nie było różnicy. Okazuje się, że kiedy ludzie wchodzą w pracę i mają wsparcie całej grupy i czuć, że wszyscy się wspierają, rozumieją, bardzo szybko się nawiązują jakieś takie nici sympatii. I co jest, słuchajcie, niesamowitego? Niesamowite jest to, że opowiada jedna osoba swoją historię, a druga płacze i mówi, Boże, no to jest moja historia. Potem ktoś opowiada, a 3 inne płaczą, mówią, no tak, to też jest moja historia, ja miałam podobnie, ja mam tak samo. Więc nawiązują się bardzo duże więzi, wsparcie, akceptacja, cudowne doświadczenie. I mamy drugi rodzaj kursów, ten drugi rodzaj kursu rusza w październiku, ja na dzień dziś dzisiejszy powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy on będzie online, czy on będzie stacjonarny, bo po prostu nie wiem. Wszyscy nas straszą drugą falą, albo trzecią, albo czwartą, nie wiem, już tych fal było. I na razie trzymamy go jako online'owy, ale właściwie go trzymamy, ale powiem Wam, że nie wiem, jaki on będzie. Myślę, że będziemy wiedzieć pod koniec sierpnia. I on już jest normalny, czyli weekend, co 2 tygodnie i miesiąc przerwy, ewaluacja. Zajęcia trwają mniej więcej po 7-8 godzin codziennie, pierwszego dnia jest troszkę później zaczynamy od 9. Macie zadania domowe zadawane i zdecydowanie kurs sierpniowy jeszcze dodatkowo cechuje pewna intensywność, bo jednak te 6 dni widzimy się codziennie, więc ta intensywność będzie większa. Ja pamiętam, jak skończyliśmy zeszłoroczny kurs, to pod koniec 6 dnia były takie głosy, że rany, to już koniec, to
to już koniec, to już się skończyło, strasznie szkoda, więc duże, duże doświadczenie i dużo pracy własnej. Patrzę, co jeszcze Wam mam powiedzieć. Aha, i teraz tak, po miesiącu jest po 6 dniach, czy tam po 3 weekendach, jest miesiąc pracy z klientami, praktyki. Zapewniam Was, że zdobyć klientów na praktyki jest bardzo prosto, wręcz będzie tak, że będziecie zasypani tą pracą. Więc trzeba będzie też umieć sobie to rozłożyć. Ja też śmieję się zawsze, bo później jak mamy weekend ewaluacyjny, to się okazuje, że wiecie, w czym jest największe wyzwanie? Z trzymaniem czasu sesji. Okazuje się, że wszyscy mają takie dobre serca, że te sesje trwają po 3-4 godziny, a tak ma nie być. Więc ja tego też na to uczulam i uczę. I po to jest ten miesiąc, żebyście zobaczyli, jak się prowadzi sesję. I to ma być minimum 3 klientów, każdy po 2 sesje, po to, żeby była sesja pierwsza, która jest do określenia celu pracy, zobaczenia, gdzie, co jest do zrobienia, i sesja, na której używa się narzędzia. Potem z tego się pisze raport, ja Wam daję do wypełnienia pewną formularz, Wy mi to odsyłacie, piszecie test z wiedzy teoretycznej i pierwsze 2 dni kursu to jest wiedza teoretyczna. Dostajecie materiały, ja to tyle razy powtarzam na kursie, że ktoś nawet jak nie usiądzie się, nie będzie uczył, to po prostu myślę, że nauczycielka to mógłby być mój zawód, bo nie odpuszczam nikomu. Także myślę, że to w głowach zostaje. Wypełnienie testu i najważniejsze rzeczy, które się dzieją w czasie weekendu ewaluacyjnego. Pracujecie w parach ze swoimi tematami na narzędziach, i potem dajemy sobie feedback, udzielamy sobie informacji zwrotnej, wy sobie mówicie, jak odbierałyście sesję, co było super, co można było poprawić. To może brzmieć stresująco, ale jesteście po 6 dniach pracy razem, gdzie dużo pracujecie ze sobą i opowiadacie o tej pracy. Jesteście po pracy z klientami, więc potem to już jest naprawdę nic wielkiego. Patrzę tutaj, jeszcze chętnie mogę porozmawiać, bo mam pewną kwestię do ustalenia. No, zapraszam. Zapraszam. Sylwia, zgłoście się proszę na ten landing page, który tutaj wieszałam. Ja go jeszcze będę wieszać, także spokojnie. Czy ten sierpniowy też? Ja właśnie mówię o tym sierpniowym, że on trwa 6 dni, bo cały kurs, czy stacjonarny, czy online'owy, trwa 8. Więc w sierpniu jest 6 dni i potem są 2 dni po miesiącu. Tak to wygląda. Przejdźmy do kolejnych pytań. Czego dokładnie nauczysz się na kursie trenera radykalnego wybaczenia? Dokładnie nauczysz się wszystkiego, dogłębnie filozofii radykalnego wybaczenia. Tego, czym jest, a czym nie jest, bo to jest też ważne, że są pewne takie rzeczy, którymi radykalne wybaczanie nie jest. Poznacie dogłębnie 5 etapów radykalnego wybaczania, czyli to opowiadanie historii, czucie uczuć, porzucenie dawnej interpretacji, przyjęcie nowej perspektywy i proces zmian. I każdy z tych etapów będziemy rozkładać na elementy pierwsze i ja Was będę uczyła, jak się zachowywać, czego używać na tych etapach, żebyście dokładnie wiedzieli, co robić wtedy z klientem. Na przykład porzucenie dawnej interpretacji ma parę elementów, na przykład wejście w buty oprawcy, próba zrozumienia go, wyszukanie przekonań, to jest ta właśnie praca z przekonaniami, wirówka, czyli jak odwirować te fakty od interpretacji. Dużo rzeczy i tego wszystkiego się uczycie, ćwiczycie i zobaczycie, że w pewnym momencie, bardzo o to dbam, stanie się to Waszym nawykiem wręcz. A praca z odkrywaniem przekonań, no to jest w ogóle zabawa samo w sobie. Co dalej? Uczę, jak prowadzić sesję, jak się przygotować na przyjście klienta. Czym się różni podejście trenera radykalnego wybaczania od podejścia takiego klasycznego? Dlaczego trzeba zawsze mieć chusteczki? Chociaż teraz to w tym, jak jesteśmy w online, to ja się śmieję, że ja mówię, że to klient musi zadbać o to, że ma chusteczki. Poza tym, co to znaczy, że trener zawsze jest na łodzi?
No, są takie różne rzeczy, o których mówię, które teraz w ogóle mogą brzmieć dla Was jako zupełnie niezrozumiałe, a które wchodzą do języka trenerów. Kolejna rzecz, właśnie, co to jest wirówka radykalnego? Piszecie własną listę tematów, zajmujecie się tymi tematami, uczycie się arkusza, wszystkich poszczególnych elementów. Arkusza ćwiczycie najwięcej, 7 kroków się uczycie, 13 kroków się uczycie, 4 kroków się uczycie, piszecie 3 listy. Wiecie, 3 listy, taki niby prosty temat, i wiele osób uczy robienia 3 listów, ale okazuje się, że z pisaniem 3 listów są kłopoty, zwłaszcza z drugim listem, gdzie jeszcze jesteś w świecie ofiar, ale już zaczynasz widzieć coś. I tutaj na przykład pomaga wiedza z 5 etapów radykalnego wybaczenia, gdzie robimy porzucenie dawnej interpretacji. Później my te listy czytamy przed sobą. Ja zresztą tak praktykuję, że jeśli moi klienci piszą 3 listy, to ja wtedy jestem dla nich pomiędzy pisaniem tych listów i jestem pod telefonem, umawiamy się i czytają mi ten list. Jest tym jeszcze dodatkowa siła, że ten list się przeczyta na głos, słuchajcie, że się usłyszy. Czasami jest tak, że się pisze pierwszy list i jakoś to tak nas w ogóle średnio, no tak napisałam, a potem ktoś mi czyta ten list i zaczyna płakać i mówi: Boże, dopiero teraz mnie to tak ruszyło. Co jeszcze? Jest dużo dodatkowych rzeczy, o których tu nie będę mówić. Są też pewne niespodzianki, więc to jest dużo materiału. To ja mówię od razu, zwłaszcza te pierwsze 2 dni, ale ja daję te materiały, więc to o tyle jest łatwiej, ale tego jest dużo. To jest angażujący kurs, dlatego ja chcę z Wami porozmawiać, bo chcę mieć pewność, że wiecie, na co się zapisujecie. To nie jest dla wszystkich, ja wiem o tym. Są takie kursy, gdzie się siedzi, można się tam gdzieś schować, nie odzywać. Tutaj nie ma takiej opcji. Wszyscy biorą udział, wszystkich widać, nie ma wyłączonych ikonek ze zdjęciami. Pełny udział albo to nie jest dla Ciebie. Bo tak samo pełnego udziału ja oczekuję w Twojej pracy z klientem albo Twojej pracy nad sobą. Kolejny. No właśnie, najbliższe kursy. Podsumowując, online'owy, sierpniowy, 6 dni pod rząd, 11 do 16 sierpnia. Pamiętajcie, tylko do 10 jest promocja, 500 zł mniej, czyli 4400 razem. Przy czym trzeba wpłacić tylko zadatek 1400 zł po to, żeby tą promocję otrzymać, a następną ratę wpłacamy przed pierwszymi zajęciami. A kolejny 24-25 października już mam osoby chętne, także tak jak było z tym sierpniowym, tak już teraz mam osoby, które piszą, że są zainteresowane październikowym, bo wyjeżdżają na wakacje po prostu. No i to jest pytanie, które też zawsze pada od Was. Do czego uprawnia certyfikat? Po pierwsze, macie tytuł dożywotni certyfikowanego trenera radykalnego wybaczania. I uwaga, sprawdzajcie, z kim pracujecie z radykalnym wybaczaniem, ponieważ ja też dostaję sygnały z rynku, że ktoś coś zrobił, a pytam, a czy ta osoba miała certyfikat? No nie miała. No to trudno za to odpowiadać. Jest wiele osób, które sobie tylko przeczytało książkę, nie ma w ogóle certyfikatu i pracuje tą metodą, więc pytajcie. Pytajcie o profesjonalistów, o osoby, które ja magluję przez te 8 dni i które naprawdę wypuszczam z poczuciem, że to są osoby, które wiedzą, na czym polega ta metoda, i te osoby po prostu nie zrobią nikomu żadnej, no, krzywdy jakiejś, nie wiem, nie zrobią coś zgodnie ze sztuką. Więc macie tytuł certyfikowanego trenera. Ten tytuł uprawnia Was do prowadzenia sesji indywidualnych, ale możecie też organizować, to jest rzecz, którą ja ostatnio wynegocjowałam z nowym szefem Institute of Radical Forgiveness, który wyraził zgodę na to, żeby nasi trenerzy również mogli organizować wprowadzenia do radykalnego wybaczenia, czyli po prostu takie spotkania, na których możecie opowiadać, o czym jest radykalne. Możecie uczyć grupowo 4 kroków, pisać 3 listy i wszystkie narzędzia, które nauczyliście się na kursie, stosować w tych spotkaniach indywidualnych.
Dodatkowo macie prawo być 2 lata w bazie trenerów na naszej stronie bezpłatnie, a po 2 latach należy odbyć taki odświeżający weekend, po którym znowu możecie być na 2 lata w bazie. Ponawiam tutaj ten link do miejsca, w którym możecie zostawić swoje dane, jeśli chcecie, żebyśmy do Was zadzwonili i jeśli chcecie, żebym ja porozmawiała z Wami, z Tobą i rozwiała jakieś wątpliwości, ale też upewniła się, że jesteś osobą, która bardzo skorzysta na tym kursie i jest osobą, która ma super potencjał na bycie trenerem radykalnego wybaczania, albo po prostu chce to zrobić dla siebie. Kolejne, tak, to też ostatnio na wprowadzeniu do radykalnego wybaczania było takie pytanie, czy ktoś jeszcze może nadawać certyfikaty? I znowu wiem, że są takie kursy, na których się dostaje certyfikaty trenera. Niestety, według mojego uznania te certyfikaty nie uprawniają do bycia trenerem, ponieważ tylko Instytut Metody Tippinga reprezentuje Colina Tippinga w Polsce. Wszystkie inne certyfikaty są certyfikantami innych osób, a nie Instytutu. Więc tu odpowiedź jest prosta: nie. Jeżeli chcecie być trenerem certyfikowanym, być u nas w bazie, być polecany przez Instytut, bo zdarza się tak, że ktoś pisze do nas, do Instytutu, tak szczerze mówiąc, to co parę dni jest taki mail z pytaniem, gdzie można znaleźć trenerów, u kogo można odbyć sesję i my odsyłamy. Albo ktoś na przykład, jeśli ktoś chce ze mną pracować, albo z Ewą, no to oczywiście my się z tymi osobami kontaktujemy, ale jeśli ktoś po prostu szuka trenera dla siebie, no to my wtedy dajemy taką informację trenerom. I patrzę jeszcze na Wasze komentarze. No, to prawda, nic jej nie umknie, napisała Ania. Tak, to prawda. Tak, myślę, że jest w tym duża wartość, bo mam wielką uważność na te procesy Wasze i mam z tego niesamowitą satysfakcję, kiedy widzę, ile się dzieje dla Was na tym kursie. I jak potem cieszycie się z tego, że jesteście trenerami. Dodam, no właśnie, Marianka pisze też o tym, że jest na liście Instytutu. Marianka jest naszą też trenerką, już starą, że tak powiem. Marianna, nie obraź się, ale jesteś już tutaj raczej weteranką, nie najświeższą. Tak, cena całego kursu w sierpniu 4400. Tak, dziękuję Sylwia, że tutaj jesteś też moim moderatorem. Ewa pisze, u Magdy nie da się schować, wyciągnie każdego do pracy. Tak, ale robię to z miłości do Was. To chyba nie macie wątpliwości, że ja z wielką uważnością i miłością, ale nie odpuszczam. Oczywiście, jeśli ktoś kompletnie nie będzie chciał pracować, to ja nie widzę sensu, żeby był na tym kursie, bo ten kurs opiera się na tym, że Wy na sobie poznajecie te narzędzia, że Wy rozumiecie potem, po pierwsze, jak ich używać, a jeśli pracujecie z innymi, to na przykład rozpoznać duchowy bypass. Bardzo charakterystyczna rzecz dla wielu osób w rozwoju duchowym. A co to jest? Duchowy bypass jest to taki rodzaj ucieczki przed czuciem, zwłaszcza z takich trudnych uczuć, bardzo często u ludzi w rozwoju osobistym. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele osób w rozwoju osobistym uważa, że już wszystko przerobiło i nie może już nic złego czuć. Bo jak czuje coś takiego trudnego, nie wiem, złość, nienawiść, zazdrość i tak dalej, to znaczy, że nie jest oświecony, czy że nie jest w rozwoju, że nie przerobił. No i co? A co to powoduje? To powoduje, że taka osoba nie może pracować ze sobą i nie może uwolnić tych uczuć, które tam są. I wiecie, czasami się tak zdarza, że jest taka osoba wśród nas, której energię, czy tam, którzy wszyscy czują, że ta osoba na przykład jest mega wkurzona na ojca, a ona idzie zaparte i mówi: nie, 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 ja to już sobie uporządkowałam, ja już mu wszystko wybaczyłam i tak dalej. I czasami grupa pokazuje tej osobie: no zobacz, wybaczyłaś, a zobacz, co tutaj powiedziałaś. Na szczęście nawet najbardziej oporne osobniki w końcu docierają do tego, że mają okazję po prostu sobie naprawdę pomóc.
Tak, do 10 lipca zniżka 500 zł mniej, czyli 4400. Jeszcze raz Wam pokażę, słuchajcie, ten link, gdzie możecie napisać do nas. Szukam go już właśnie. O. I do tych osób będzie, z tymi osobami będziemy się kontaktować, ja będę dzwonić, porozmawiamy sobie. Tak jak mówię, jest jeszcze kilka miejsc. I zebrała się już fantastyczna grupa, jest dwóch panów. Ostatnio w zeszłym roku, właśnie w sierpniu, było dwóch panów i jest to jeszcze inna jakość pracy, dlatego że pojawia się element męski, męski punkt widzenia, na przykład odnośnie tego, jakie są kobiety, albo matka, takie tematy, więc to jest jeszcze inna wartość i zawsze jest też bardzo ciekawie. Z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Zapraszam do napisania do mnie. Spojrzę jeszcze, czy macie, czy jeszcze macie do mnie. A tak, Marianka zwraca uwagę, że macie jeszcze uprawnienia do, po tym kursie, do prowadzenia satori. Tak, zapomniałam o tym powiedzieć. Oczywiście, że tak. Oraz do 13 kroków. Tak. Więc to są te rzeczy. Dosyć szerokie są te uprawnienia, ale jest jeszcze parę innych rzeczy, które można kontynuować w Instytucie i to pewnie będzie ruszało niedawno, bo jest coś takiego jak ceremonia radykalnego wybaczania, jest prowadzenie procesów grupowych. No i tu od razu odpowiem, dlaczego certyfikowany trener sesji indywidualnych nie może prowadzić grupowych. Dlatego, że ja Was do tego nie przygotowuję. I nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, że prowadzicie procesy grupowe, a potem zostawiacie ludzi, puszczacie ich takich otwartych, niezamkniętych. I z tym też trzeba sobie umieć poradzić. Nie każdy też ma do tego predyspozycję. Tutaj Beata pyta, w jakich godzinach pracujemy. Praca jest, słuchajcie, 7-8 godzina, w zależności od tego, ile mamy zrobić i w zależności, ile jest osób. To jest bardzo ważny czynnik. Teraz widzę, że grupa będzie raczej większa, więc te godziny to na pewno będzie 8 godzin. Pierwszego dnia się spotykamy o 10 i pracujemy do 17, a potem od 9 do 17, ale ja, oczywiście są przerwy, jest przerwa na obiad, ale ja zawsze proszę o elastyczność, bo czasami jest tak, że ktoś na przykład wejdzie w jakiś proces pod koniec dnia, no i ja nigdy nie zrobię tak, że powiem, dobra, słuchaj, to wiesz, przytrzymaj to, jutro rano tego zaczniemy. Nie. Także to będzie też wymagało od Was takiej, ja zawsze się staram tak prowadzić, żeby wszystko pozamykać do tej 17 i w 99% tak się dzieje. Natomiast czasami, ale też widzę, że ludzie nigdy nie mają z tym problemu, jakby wszyscy mają wtedy pełną otwartość i wspierają tą osobę, która akurat coś, w coś weszła pod sam koniec. Tutaj jeszcze patrzę. To przyjemna forma konfrontowania się z samym sobą. O, dogłębnie, dokładnie. Tak, pierwszego dnia od 10 do 17, kolejne 9 do 17, tak, tutaj powtórzone jest. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, to pytajcie teraz, bo z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że spisaliśmy wszystkie, jakiekolwiek się pytania pojawiały, bo to one tak spływają do nas co jakiś czas i my je tak zbieramy. Są te pytania również w takiej formie frequently asked questions na stronie, tak zwane FAQ. Jak tam wejdziecie, to one też te pytania wiszą. Gdyby ktoś chciało coś zapytać, to możecie też tam wejść. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Dzisiaj było tak dużo wiedzy takiej, można powiedzieć, no nierozwojowej, ale może jednak udało mi się powiedzieć coś, co Was jakoś tam poruszyło. Mam nadzieję, że z częścią Was zobaczę się już w sierpniu, to już niedługo, że skorzystacie z promocji. Ja nie mam wątpliwości, że ten kurs zmienia życie, bo moje zmienił w ten sposób, że stał się po prostu częścią mojego życia. Ja po prostu już tak żyję, to jest moja filozofia życia. I dalej jestem człowiekiem, ale jednak już inaczej żyję. Po prostu szybciej wychodzę ze swoich dramatów, które mam tak samo jak i Wy. Trafiają mi się tak samo, ale szybciej potrafię i też widzę, jak fantastycznie te narzędzia pracują na sesjach indywidualnych.
Magda, te dwa dni we wrześniu to jaka data, bo ja muszę mieć... Kasia, wszystko jest na stronie, chyba 19, chyba 20, nie pamiętam. Zuzia, jeśli możesz sprawdzić na stronie w tej chwili, to poproszę cię, żebyś sprawdziła. Ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten termin. Zaraz tutaj Zuzia napisze. Oczywiście wpiszcie sobie w kalendarze, żeby nie było tak, że coś tam w tym czasie macie. I co? Kasia, jeśli nawet Zuzia nie zdąży tutaj wpisać, to i tak odpowiem ci na to pytanie. Asia, no dołączasz, super, my i tak jesteśmy umówione na rozmowę, więc my sobie porozmawiamy. Słuchajcie, dołączcie do mnie w sierpniu, będzie się działo, będzie to rzecz, którą zapamiętacie na całe życie, tak jak ja zapamiętałam swoje dwa kursy i ja robię wszystko, żeby tak było, że to będzie jedno z fajniejszych doświadczeń w waszym życiu. Ja osobiście uwielbiam takie warsztaty i dlatego ich szukam na całym świecie. Ale tak jak powiedziałam, parę metod stało się tymi, które po prostu są częścią mnie. Jednym z nich jest właśnie radykalne wybaczanie. Więc dołączcie do nas, dołączcie do naszej rodziny trenerów radykalnego wybaczania i zapiszcie się na rozmowę ze mną tutaj pod tym linkiem. Na dzisiaj wam dziękuję, jak zwykle. Wiecie, nawet jestem zaskoczona, że taki temat, a w sumie było nas ponad 50 osób w pewnym momencie, także widzę, że jest spore zainteresowanie. Osoby, które nie mogą teraz w sierpniu, też możecie się umówić na rozmowę, bo opowiem wam wtedy o tym październikowym i zobaczymy, czy to też jest dla was i może utwierdzicie się w swojej decyzji. Kochani, pozdrawiam was serdecznie z gór, życzę wam super nadchodzących dni, pięknej pogody. Ewie życzymy zdrowia i w tej chwili nie wiem, kiedy będzie kolejny live. Dziękuję Asiu bardzo za życzenia udanego wypoczynku, ale na pewno z Ewą się znowu zgłosimy, a i jutro powiesimy informację, ponieważ wyszedł najnowszy odcinek naszego podcastu, więc ci z was, którzy lubią słuchać, zapraszam was do posłuchania, jesteśmy wszędzie, także gdziekolwiek, gdzie są podcasty, gdzie wrzucicie radykalne wybaczanie, tam wyskoczy i jest najnowszy odcinek o arkuszu radykalnego wybaczenia. Jeszcze Marta, jak skontaktować się z tobą za pośrednictwem strony Instytutu? Marta, tutaj popatrz, wisi taki link, widzisz, kurs trenerski i tak dalej. Jak tam się zapiszesz, to ja dostanę numer telefonu do ciebie i do ciebie zadzwonimy. Ale oczywiście, jeśli ktoś nie zapisze tego numeru, to zawsze może za pośrednictwem Instytutu. My bardzo na bieżąco monitorujemy wszystkie kanały komunikacji z nami, także gdziekolwiek nie napiszecie, to na pewno jak najszybciej zareagujemy. Pozdrawiam was serdecznie, pięknego wieczoru i do usłyszenia, wszystkiego dobrego.